jest to pani Ania. Tak, pani Ania się jest sekretarka. Pani Ania dziś od rana siedzi w biurze. Przed nią leży nudny dość papierów stos. Myśli chwilkę chciałyby się już nie ruszać, lecz podrywa je wciąż ten sam głos. Pani Ania, niech mi pani zrobi kawy. Pani Aniu, pani woda też gęs zlej. Pani Aniu, pan z pani do naprawy. Pani Aniu, co się z panią dzieje? Pani Aniu, niech mi pani zrobi kawy. Pani Aniu, pani woda też gęs zlej. Pani Aniu, znowu pani do naprawy. Pani Aniu, co się z panią dzieje? Pani Aniu, uśmiechnięta i pomocna, chociaż chciałaby być jak najdalej stąd. Pani Aniu, pani woda też jest zlej. Pani Aniu, znowu pani do naprawy. Pani Aniu, co się z panią dzieje? Pani Aniu, niech mi pani zrobi kawy. Pani Aniu, pani woda też jest zlej. Pani Aniu, znowu pani do naprawy. Pani Aniu, co się z panią dzieje? Pani... A za oknem znowu się zrobiła wiosna. Na samotnym drzewie przysiadł jakiś ptak. Pani Ania tęsknie patrzy zza laptopa, a szefa ciągle mówi tak. Pani Ania, niech mi pani zrobi kawy. Pani Ania, pani woda też jest lewej. Pani Ania, znowu pani do naprawy. Pani Ania, co się z panią dzieje? Pani Ania, niech mi pani zrobi kawy. Pani Ania, pani woda też jest lewej. Pani Ania, znowu pani do naprawy. Pani Ania, co się z panią dzieje? Pani Ania, robotą przygnieciona, mężnie znosi sekretarki ciężki los, ale czasem jest i tak bardzo zmęczona, że myśli, że tam nie może ruszyć się tą gością. Panie Puszko, pani Aniu, niech mi pani zrobi kawę. Pani Aniu, pani